Uwaga. Wymagany poziom upoważnienia 4. Identyfikator podmiotu SCP-PIO-4667. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt może swobodnie poruszać się po placówce, w której się znajduje. Sam obiekt jest bardzo łagodnie nastawiony do personelu i nie jest w stanie wyrządzić krzywdy żadnemu z członków personelu. Zmieniono. Edycja z dnia... Obiekt zaczął wykazywać wrogie nastawienie do personelu ośrodka. Zastosowano procedury przechowawcze. Instancja SCP-4667 została zamknięta w przechowalni o wymiarach 3 m na 2,5 m na 3 m. Ściany przechowalni mają być wykonane ze zwykłego betonu. Obiekt należy karmić 3 razy dziennie. Zalecane jest karmienie obiektu czerwonym mięsem. Edycja z dnia... Obiekt stał się skrajnie wrogi. Ponadto nastąpił gwałtowny wzrost o 135 cm. Zauważono łysienie plackowate na głowie i tułowie obiektu oraz wzrost jego poroża o 40 cm. Przechowalnia obecnie wykonana jest z żelbetonu. Zaobserwowano stopniowe kruszenie ścian. Zostały dodatkowo wzmocnione wolframowymi płytami, ale po około dniu zaobserwowano ich erozję. Edycja z dnia... Poniższe czynności przechowawcze są oficjalne. Obecnie nie są znane procedury przechowawcze zdolne stale utrzymać obiekt w przechowalni. Obecnie instancja SCP-4667 znajduje się w przechowalni o wymiarach 5 metrów na 5 metrów na 5 metrów. Ściany przechowalni wykonane są z żelbetonu wzmocnionego wolframowymi płytami, a cała powierzchnia ścian ma być pokryta siarką. Sam obiekt ma być przykuty do jednej ze ścian tytanowym łańcuchem połączonym z obrożą na szyi podmiotu. Tak samo przednie, jak i tylne łapy obiektu mają być zakute w tytanowe kajdany przystosowane do wielkości podmiotu. Przechowalnia ma być konserwowana raz dziennie oraz potem wymieniana, a obiekt chwilowo przenoszony do przechowalni zapasowej, zbudowanej dokładnie tak samo jak ta oryginalna. Powodem jest oddziaływanie obiektu. W samej przechowalni ma być system wentylacyjny, który w razie narastającej złości i furii podmiotu ma wpompować do przechowalni gaz usypiający zmieszany z siarką. W razie ucieczki instancji SCP-4667 należy ewakuować cały personel w promieniu 30 km oraz przydzielić do jego przechwycenia każdego wolnego członka personelu zbrojnego, a następnie zwabić obiekt do przechowalni, wyznaczając dla niego szlaki z siarki. Wtedy obiektowi nie można w żaden sposób przeszkodzić ani go pospieszać. W przeciwnym razie obiekt przestaje podążać szlakiem i zaczyna atakować wszystkie organizmy żywe wokół. Opis. Instancja SCP-4667 to niegroźne i bardzo przyjaźnie nastawione do personelu stworzenie. Ma ono około 45 cm wysokości. Obiekt wykazuje podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, picie i sen. Podmiot jest mięsożerny i gustuje w czerwonym mięsie. Obiekt w zachowaniu przypomina kota. Zawsze jest chętny do zabawy z personelem, tym samym poprawiając morale w ośrodku, w którym przebywa. Obiekt posiada drobne poroże i pazury na przednich i tylnych łapach. Jak zaobserwowano, jedno i drugie jest praktycznie niezniszczalne. To samo tyczy się jego drobnych kłów. Ciało obiektu pokrywa bardzo miękkie i gęste futro. Wyjątkiem są jedynie zewnętrzne części łap podmiotu. Edycja z dnia... Opis. Obiekt zaczął coraz bardziej nieufnie podchodzić do personelu, a wręcz zachowywać się w stosunku do niego agresywnie. Zdarzyło się, że podmiot wykuł oko jednemu z członków ochrony. Zaobserwowano jego wzrost o 5 cm. Tak samo poroże obiektu urosło o 2 cm. Pazury pozostały w stanie niezmienionym. Obiekt zaczął pożerać coraz większe ilości mięsa. Na ciele zaczęły pojawiać się skutki łysienia plackowatego. Edycja z dnia... Opis. Obiekt stał się skrajnie wrogo nastawiony do personelu.
Jak do tej pory podmiot kilkukrotnie próbował wydrapać sobie wyjście z przechowalni z miernym skutkiem. SCP-4667 w ciągu 2 dni urósł do 3 metrów i 45 cm wysokości. Poroża mają obecnie równy metr, a pazury 54 cm. Kły w paszczy zaczęły nagle rosnąć, dziennie zaobserwowano ich wzrost o ponad 5 cm. Z większości ciała futro wyliniało, pozostawiając jedynie niebieską skórę, a z głowy zaczęła ona odchodzić, pozostawiając widoczną czaszkę. Sama skóra obiektu stała się niezwykle wytrzymała i jak do tej pory nie znaleziono niczego, co byłoby w stanie ją przebić. Patrz dziennik terminacji poniżej. Jak wykazały testy, obecność obiektu powoduje korozję metali oraz przyspiesza rozpad kruszców. Edycja z dnia... Obiekt zaliczył kolejny wzrost. Obecnie jego wysokość wynosi 5 metrów i 34 cm. Długość poroża 2 metry 12 cm, pazury 98 cm, a kły 48 cm. Skóra z głowy podmiotu całkowicie zeszła, pozostawiając jedynie czaszkę. Odnotowano nagły wzrost siły obiektu. Obecnie podmiot jest tak silny, że może jednym ciosem zniszczyć całą ścianę w jego przechowalni. I to bez większego wysiłku. Jego siły oblicza się na porównywalną do około 200 mężczyzn. Ponadto zaczął on gustować w mięsie ludzkim, mimo że jak pokazały badania, nie posiada układu pokarmowego ani wydalniczego. Instancja SCP-4667 dosłownie cały czas jest agresywna i próbuje uciec z przechowalni. Jak wykazał pewien eksperyment, jedyną substancją zdolną uspokoić obiekt jest siarka. Działa na podmiot jak narkotyk, obiekt wdychając ją zostaje odurzony i staje się spokojniejszy. Byt wydaje się od tego uzależniony, jednak skutki odczuwalne są jedynie przez 3 godziny. Skóra obiektu pozostała w stanie niezmienionym, nadal nic nie jest w stanie jej przebić. Ponadto na klatce piersiowej znikąd pojawił się nieokreślony kamień szlachetny. Jak zauważono, pokazuje on humor podmiotu. Kiedy jest pod wpływem siarki, staje się zielony, natomiast w stanie trzeźwym niebieski. Jak do tej pory zaobserwowano jedynie te 2 odcienie kamienia. Sam kamień jest równie wytrzymały co skóra. Notatka. Kiedy to cholerstwo wyszło, dostało po klacie taką ilością ołowiu, że nawet 682 wypadł. Ktoś mi powie, jakim do cholery cudem? Doktor. Jak wykazują testy, obiekt jest całkowicie odporny nawet na broń szokową. Elektrowstrząsy to dla niego łaskotki. Dziennik terminacji obiektu SCP-4667. Próba pierwsza. Terminacja przy użyciu obiektu SCP-PIO-212. Instancja SCP-212 pojawiła się w przechowalni SCP-4667. SCP-212 zaczął się rozglądać i po kilku chwilach stwierdził: nic tu kurwa nie ma. Po czym po prostu zniknął. Podmiot 4667 nawet nie zauważył, by ktokolwiek był w przechowalni. Próba druga. Terminacja przy pomocy cyborga R-12. R-12 wkroczył do przechowalni obiektu i praktycznie od razu przystąpił do ataku. Obiekt zaledwie muśnięciem dłoni odbił R-12 i wbił go w ścianę z taką siłą, że przeciął przez około 10 innych pomieszczeń. Próba trzecia. Terminacja przy użyciu SCP-PIO-001. Zanotowano sytuację podobną co przy instancji 212. Oba obiekty po prostu na siebie nie reagowały. 001 stwierdził jedynie: to chyba zły czas na żarty. W stosunku do naukowców wykonujących eksperyment. Próba czwarta. Terminacja przy użyciu obiektu SCP-762 Abel. SCP-076-2 zostaje wprowadzony do przechowalni SCP-4667. Praktycznie od razu przystępuje do ataku. Wykonuje zamach mieczem i trafia 4667 w udo. Miecz po chwili potem leży pokruszony na ziemi, a Abel stoi jak wryty. SCP-4667 łapie 076-2 za głowę i zaczyna nim uderzać o podłogę i ściany, aż wreszcie rozrywa go na 2 części. Kilka chwil potem kręgosłup Abla służy mu jako wykałaczka. Próba piąta. Terminacja przy użyciu lasera o mocy... Wiązka lasera została wycelowana w instancję SCP-4667. Po około 126 godzinach laser się przegrzał, a obiekt wydawał się być nawet nieruszony.
Próba szósta. Terminacja przy użyciu obiektu SCP-PIO-213. Obiekt SCP-213 został wprowadzony do przechowalni 4667. SCP-213 rozpoczął natarcie i uderzył w SCP-4667 swoim ostrzem, a te pękło. Instancja SCP-4667 nawet nie zareagowała. Dopiero po chwili zauważył 213, po chwili złapał ją i miotnął o sufit z taką siłą, że wyleciała z placówki, wzniosła się na wysokość paruset metrów. Notatka. Nawet nie będę próbował tego wrzucić do 4666. To raczej nic nie da. Doktor...